bo drzewo mu ukradnie. I co, trzeba kurde pilnować. Pamiętasz, jak Jacek zrobił taką ambonę na drzewie? Między gałęziami taką deskę przybił, wynajmował chłopaków młodych, żeby wchodzili na te drzewo, na tej desce i całą noc siedzieli z lornetką i pilnowali mu tartaku, nie? Aż w końcu wszyscy mieli dość tego, nie? Sąsiadka próbowała wszcząć alarm, to pokazali jej pistolet, wymierzyli, schowaj się babciu, bo kobieta się schowała i tak jakby za przyzwoleniem sąsiadów okradli jej, no może nie w biały dzień, ale to były, już widno było. Sklepi okradli doszczętnie alkohol, z alkoholu. Regularnie raz przy kościele, raz nasi. Także tu bez przerwa samochody przecież jak ginęły. Pamiętacie taką sytuację, jak mój brat miał sklep tutaj właśnie w naszej gminie w Jurutkach? Jego 3 razy okradli. Firma ubezpieczeniowa zażądała takich warunków niewykonalnych, bo kazali obmurować to cegłą, wstawić kraty z 12, czyli koszty niesamowite, a sklepik mały. I po 3 kradzieży zwinął interes po prostu i teraz sklepie biedę. Miałem kilkanaście włamań. Utraciłem 2 piły spalinowe, ksero, Rico. Następnie kradzież półproduktu w postaci deski kantowizny, która ginęła z placu, ponieważ ja nie zatrudniam dozorców. W okresie od listopada do maja 70% domków było penetrowanych przez złodziei. Było to nagminne. Ludzie, którzy posiadają tu dacie, potrafili dojść do tego, że po prostu w ogóle przestali zamykać. Do tego stopnia, że zostawiali na przykład 0,5 litra wódki dla złodzieja na stole, żeby ten się poczęstował, a nie dewastował tego domu po wejściu, który był zresztą otwarty. Ludzie zaczęli się czuć jak za wcześniejszych czasów, że wszystko im się należy i że wszystko to jest ich własność. Pychowo jest miejscowością turystyczną. Jest duża rotacja ludzi. Jest dużo domków wczasowych. Są ludzie, są pieniądze, są włamywacze. Praktycznie nie było tygodnia, żeby nie było włamania. Jak nie do sklepu, to do domku letniskowego. To była masowa plaga. Na domkach, wiadomo, w zimę nie ma ludzi, nie ma turystów. Przeważnie są to pustostany, słabo zabezpieczone, niestrzeżone praktycznie przez nikogo, ewentualnie jakieś tam patrole jeździły policyjne raz na jakiś czas. Najczęściej to już po fakcie, po włamaniu. Dopiero w lato kradzież samochodów zaczynała się latem i jakieś tam inne kradzieże typu bagaże, telewizory. Turyści, no wiadomo jak to turyści, każdy jest człowiekiem i wiadomo, że tego nie upilnuje, bo nie ma takiej możliwości upilnowania. Społeczeństwo w Spychowie zobaczyło, że turystów zaczyna być coraz mniej. Że ci, którzy mają domki, zaczyna być bardzo duży ruch na sprzedaż tych domków. Domki te zaczynają znajdywać nowych właścicieli, którzy po roku czy dwóch również je zaczynają sprzedawać. Złodzieje ciągnęli do Spychowa. No nam akurat się zdarzyło włamanie do auta.
też się w pewnym sensie przyczyniło, że żeśmy się po prostu do tego włączyli. Przyszło parę osób. Spodobał nam się pomysł. Tu do tego dużo się przyczynił Grzegorz Groszek, bo on pierwszy zmotywował tych młodych ludzi. Ludzie sami chcieli coś robić w Pęsłychowie. Przede wszystkim chcieli pilnować swoich posesji, żeby czuć się bezpieczni. Między innymi ludzie, którzy mają własne interesy w Spychowie, zależało im na tym, żeby tych ludzi przyciągnąć, turystów do Spychowa. Z tego my żyjemy. Wiadomo, jak będzie Spychowo miejscowością bezpieczną, to i ludzie do nas przyjadą i zostawią pieniądze. Każdy ma jakiś zakład, jak nie usługowy, to przewozowy czy spożywczy. Potrzeba było nam turystów, a to był taki jeden bodziec, żeby tych turystów przyciągnąć. Jeździłem od domu do domu, przedstawiałem koncepcję, zapraszałem. No i tak od słowa do słowa, między dwóch, później trzech, pięciu, ośmiu młodych ludzi. Ja jako przedsiębiorca, który na tym cierpiał dość dużo, ponosił duże straty materialne, podchwyciłem myśl i projekt, w którym przyszli do mnie koledzy i z pełną akceptacją wszedłem w stworzenie patrolu obywatelskiego. To była grupka ludzi mieszana. Najmłodszy miał bodajże 17-18 lat, najstarszy, to trudno powiedzieć, tylko 50, nawet 60. Powolutku się to rozkręcało, w 2003 po Nowym Roku dopiero żeśmy uaktywnili pierwsze patrole, żeby wyjechały na miejscowość. Nie pamiętam dokładnie, ale to był 10-15 chyba, bodajże styczeń. No i wyjechaliśmy bez żadnych tablic, bez powiedzmy jakiegokolwiek przeszkolenia, bo była nas na początku garstka. Po tej garstce żeśmy zastanowili się, że samochody by się przydały, żeby były oznaczone, bo nie jesteśmy od łapania przestępców, tylko żeby ich wypłoszyć, żebyśmy byli prewencyjni, a nie łapać i od razu kuć powiedzmy i zamykać, tylko żebyśmy ich wystraszyli. No a żeby wystraszyć, to musi być nas widać. No i na następnych zebraniach żeśmy przedyskutowali temat, jak oznaczyć samochody. No były propozycje różne, między innymi biały pas przez cały samochód i napis patrole Spychowo. Pomysłów było wiele. Mój pomysł był taki, żeby podejść mniej więcej pod opis samochodu policyjnego, żeby to nie była policja, ale żeby kojarzyło się, że jesteśmy prewencyjni. No i tak się zrodził pomysł samej tablicy. Ustaliliśmy wymiary, żeby się mieściły na każdy samochód. Później w żartach żeśmy wymyślili pineskie, żeby do Trabanta może było też przykleić, bo to był magnes. Halo? Komenda, tak? Rejonowa, Sierpno? Chyba. Melduje się patrol społeczny ze Spychowa w składzie Mierzejewski Adam, Samek Andrzej. Jeździmy zielonym Mercedesem o rejestracji NSZ 09 OK.
co tu dużo mówić, no. Sama policja bez wsparcia społeczeństwa nie da rady, nie pomoże. A tutaj pamiętasz, tutaj chyba w którymś z tych domków żeśmy ten samochód co ukradli, jeden został... Tak. Tamten następny domek po prawej stronie. Mhm. Żeśmy ich... To ludzie parę groszy nam wpłacili w podziękowaniu. No. Ja to... Zauważyli... No to ja ich goniłem, wiesz? To wtedy ty byłeś na patrolu? Tak, z Włodkiem. A Włodek jest, wiesz, byłem oficerem policji. No. I to wiesz, w wysokim stopniu. Także jak żeśmy tą nagonkę zaczęli robić i zaczął... Boże, jak profesjonalista zadzwonił. Tak, jak zadzwonił na komendę do Szczytna, do oficera dyżurnego, to kurde, kierował nimi jak profesjonalista, no bo jest faktycznie. No. Jest tu tych trochę tych domków, jak nie? Człowiek jest wysokiej rangi oficerem, to chyba potrafi. Wie co robi. Wie co robi. Ale patrz, to też ciekawy człowiek, nie, że on przyjeżdża latem tu wypoczywać i to traktuje jako formę spędzenia wolnego czasu, nie? U mnie taka inicjatywa zyskała poparcie i cieszyłem się bardzo, że ludzie potrafią się zorganizować z taką właśnie ideą służby innym, bo bądź co bądź jest to jakaś służba na rzecz społeczeństwa, w którym się mieszka. Tym bardziej, że obejmowali swoją troską również mienie społeczne. Szkoła, kościół. Gdy mówiłem kiedyś patrolowi, żeby spojrzeli na plebanię, kościół, oni mówili wprost, proszę księdza, nie ma problemu, to jest nasze dobro, nasza wspólnota i tym też się troszczymy. Zatrzymaj się może. Czy mogę się państwa zapytać, gdzie wy jesteście? Kogoś tutaj prywatnie? Czy... Ale wszystko w porządku, nikt wam nie dokucza. Nie! No to pilnujcie drewna. Co, drewno im kradną? Tak. Sąsiad im kradnie drewno. No ale widzisz, mają się komu poskarżyć, nie? Tak. Że ktoś im drewno kradnie. Widziałeś ile tych śmieci? Tak. Każdy nam się dziwił, że zwykły szary obywatel może bronić własnego mienia, podwórka, osoby i przy okazji... Nie mając pieniędzy, nie mając, no nie wiem, broni, po prostu tak z własnego serca wyjść i pomóc sąsiadowi, bo to się rzadko zdarza. To jest bardzo proste, tylko trzeba chcieć, trzeba zebrać grupę ludzi, trzeba mieć tą chęć, tą... Trudno mi to nazwać, a to taki zew był. I to się masowo, to w pewnym momencie to przeszło w fascynację, my byliśmy tym zafascynowani. Ja myślę, że tak to część ludzi do tej pory to ma. Tutaj kiedyś policyjne radio, bo zima się zakopał, wiesz? Tam wjechali, wiesz, tu nigdy nie odświeżany, śniegu nawaliło i w nocy dzwonią do mnie, wiesz, ja akurat też miałem patrol wtedy. Andrzej, ratuj, kurde, bo nie możemy wyjechać. No ale co, ja go nie mogłem wyciągnąć? Gdzie ja go wyciągnę osobowo, jak on się wpakował, wiesz? To jak nasze dziewczyny teraz będą jeździć? No jak nie? Dwie jeżdżą cały czas. No wiem, ta nam wypadła, bo w ciąży z dzieckiem. No tak, no to wiesz, Agnieszka wypadła, Sylwia też wypadła, ale... To też w ciąży, tak, dziecko obie urodziła, nie? Ale będzie jeździła ta, proszę ciebie... No ja ci chcę powiedzieć, ty, że... Moja żona się zadeklarowała, że ze mną chętnie pojeździ jakąś noc, wiesz. No to słuchaj, no to ja nie wiem tylko, czy da sprawdzenia, czy ja co ja w tym po tych nocach robię, czy wiesz, tak. czy może chcę przeżyć taki dreszczyk adrenaliny nie troszkę, nie wiesz. Nie sądzę, żeby tam coś takiego nie myślała. Żartuję przecież. To nie kosztuje aż tak wiele, to tylko trzeba trochę wysiłku i chęci. Bo to nie są aż takie wielkie poświęcenia, dla których musimy zrezygnować z czegoś. To tylko jest jedna nocka w miesiącu, którą myślę, że każdy z nas może poświęcić. Wyjechać na tą nockę, to jest miłe, sympatyczne, to można porozmawiać. Nie wiem, myślę, że niektórzy to tylko na to czekają, żeby mogli się w nocy wyrwać w tę jedną noc i pojeździć sobie. To jest bardzo fajne. Sama jeździłam, więc naprawdę. Dokąd mogłam, to jeździłam. Urodziłam dziecko, mimo że byłam w ciąży, na początku też jeszcze jeździłam. Cześć, Sociu. Cześć.
Chłopcu, grasz dzisiaj? Gram. Do której będziesz grał mniej więcej? W ubiegłym tydzień, wiesz, żeśmy grali tutaj. Sam byłem, prawda? Ale ludzie grali razem ze mną, wszyscy. Taka wszyscy atmosfera była, jak w rodzinie. Jak w domu. Jak no w domu to fajnie. I tak powinno być no. Cały czas. Jasne. Trzymaj się, Sławeczku, na razie. W nocy zajrzymy gdzieś o 12, pierwsza, jakby coś się działo, to dzwoni. W tym roku już spokojnie, ale pamiętasz, były czasy, że co parę dni to dzwonił. Chłopaki, przyjedźcie, może pomożecie, kurde, bo ponapijali się i tam... Przez to zazwyczaj przyjezdni. No przyjezdni. Nie nasi. Bywało niebezpiecznie. Bywało. Od dziwnych przypadków wezwania do jakiegoś zwierzaczka pod dachami, który tak hałasu narobił, do różnych zdarzeń, gdzie naprawdę była potrzebna interwencja policyjna. Jechałem przez środek z Piechowa. Naprzeciwko mnie jechał samochód. Z samochodu tego został rzucony kamień prosto w szybę, mój samochód. Jestem człowiekiem wybuchowym i impulsywnym. Oczywiście mnie to bardzo zdenerwowało. Poprosiłem kolegę, żeby przypiął się dobrze pasami i ruszyliśmy w stronę bandyckiego samochodu. Szedłem na czołówkę ze złodziejami. Wtedy kolega zaobserwował. Trzech przestępców miało maski na sobie, tylko ten, który nie prowadził, który był za kierownicą, nie miał maski na sobie. Ja nie wiem, dostałem albo amoku, nerwy mi nie wytrzymały i jechałem do nich, rozbęcałem Toyotę do prędkości 120 km praktycznie, idąc na czołówkę. Wyminęli mnie. Kiedy oni mnie wyminęli, ja praktycznie, też się bając, praktycznie był to przypadek. Bojąc się, że jednak było blisko i też skręciłem trochę w lewo, samochody się tak ustawiły, że ja tyłem Toyoty zahaczyłem w ich bok Bora, Passata, Volkswagena. I wtedy nastąpiła kolizja z bandytami. Rozwaliłem im bok samochodu. Kiedy zorientowaliśmy się, że jest ich za dużo, próbowałem małą tą Toyotką uciec. Bandyci zawrócili i jechali w moim kierunku. Jechałem w bardzo wąskie uliczki. No, popełnili jedną gafę, że za blisko się zbliżyli. Ja dałem ile mogłem po hamulcach, rozwaliłem im całkowicie przód samochodu, no i tak zostali. Myśmy odjechali do przodu, uciekli. Po tym zdarzeniu, kiedy ja się potłukłem własny samochód i potłukłem samochód złodziei, byłem bardzo zaskoczony. Oczywiście była interwencja policji, wtedy było wszystko. Na następny dzień zebrali się członkowie patrolu i zamiast, myślałem, że się ludzie wystraszą, a ludzie zrobili odwrotnie. Chcieli pokazać swoje i zaczęliśmy jeździć w dwa samochody, w cztery osoby. Pokazaliśmy to, co swoje i zobaczyli i po prostu złodzieje odpuścili, no, odpuścili, na tym to polegało. Pierwsze efekty praktycznie po miesiącu już można było odczuć. Dotąd masowo ginęły samochody. Po miesiącu już ta liczba powoli spadała. Liczba włamań, liczba kradzionych samochodów. Stanęliśmy do konkursu o najbezpieczniejszą gminę w Polsce. Ten konkurs wygraliśmy. To chyba mówi samo za siebie. Złożyliśmy wniosek z policjantem, który nas na początku prowadził za rękę, że tak powiem, do komendy wojewódzkiej, żeby wziąć udział w konkursie Bezpieczna Gmina. Oczywiście wygraliśmy drugie miejsce w tym konkursie. Dostaliśmy nagrodę 50 tysięcy. Wszyscy się cieszyliśmy. Pomysł był taki, żeby zrobić przejścia dla pieszych nad ulicą z oświetleniem koło szkoły, powiedzmy w centrum Spychowa. Jednakże zanim pieniądze zostały przelane na konto gminy, bo taka była umowa, że patrol jest świętajni w Spychowie, to wcześniej pieniądze z budżetu gminy ze źródła bezpieczeństwa były wydane na jakieś śmieszne latarnie gdzieś na uboczu Spychowa i w Piasutnie czy w Pawełczynie.
Latarnie są potrzebne, ale nie tak bardzo potrzebne jak przejścia dla dzieci koło szkoły oświetlone, gdzie ruch jest bardzo duży. No i pieniądze zostały wydane wcześniej, zanim jeszcze przyszły. Jak przyszła nagroda, to było tylu sępów, że nie było mowy o jakichkolwiek pieniądzach do wyrwania nawet śmiesznego 1000 złotych, żeby namalować białe pasy. A już nie mówiąc postawienie sygnalizacji świetnej nad ulicą Krajową, gdzie wymaga to dużo zachodu, zezwoleń, szereg procedur do spełnienia są, że to muszą być zachowane odległości i tak dalej. Kupę to pieniędzy kosztuje. No i nasze marzenia spełzły na tym, że tylko były nasze wypowiedzi w gazetach, nic więcej. Że na przykład sąsiadka, no, bo jest starszą kobietą, nie jeździ w patrolu, ale zauważyła tam jakąś sytuację, to ona do mnie mówi, wiesz, tak jakby, bo nie ma komu, nie? No tak mówi, co Adam, zwierzę, Adam tak się zwierza, skarży się, słuchaj Adam, jak będziesz na spotkaniu, to weź tam, powiedz tam o tym i o tym, bo ona coś tam zauważyła, nie? Ja mówię, no dobra. I tak jest, oni tak czują, taki pierwszy kontakt jest to, jak się tak można powiedzieć, z jakimś takim, czują taką, nie wiem, jak to nazwać, ale no tak, ale Adam, zobacz, taką opiekę jakby, nie? Same początki to też nie były takie specjalnie przyjazne. Część ludzi się przyglądała nam z boku, no to krytykowała. Krytykowała, no bo do dzisiaj w końcu krytykują. Po co od tego jest policja? Na pewno coś na tym zarabiają, tak, nie? Tak, no bo przecież po to jest policja, żeby pilnowała, a nie oni, a oni się tego podjęli, nie? Ale myśmy się nie podjęli tego, żeby zastąpić policję, a wręcz odwrotnie. Żeby ewentualnie pomóc policji, bo jest taka prawda, zwróćcie uwagę, nawet kiedyś był taki incydent, kiedy nawet starosta tu jechał samochodem i zapatrolon. I zauważył coś takiego, że siedzieli na ulicy, młodzież siedziała na ulicy, patrol się zatrzymała, stali i wyszli. A jakby była policja, to zaraz by było gdybania, dlaczego, a czy nie mogę, a coś podobnego. A my jako, tak, a my jako patrol, my ich znamy, oni nas znają, więc bez żadnej dyskusji schodzą, czy ewentualnie tak. Nawet nie pyskują, tylko odchodzą, bo wiedzą, że i się zna, że dowiedzą się o tym rodzice, czy... Zobaczcie, że kurde, z tym wandalizmem się skończyło. Przecież na okrągło były tablice poniszczone, budki pobite, szyby na okrągło. Takie, już nie mówię o kradzieżach, ale takie drobne jakieś. Myślę, że i nasza młodzież też nie jest święta, też trochę się wzięła, tak to się mówi, w garść, nie? No tak. Pamiętacie, prasa zaczęła na lokalna pisać o nas, że wręczamy policję, że policja jest bezsilna. Takie, że to jest takie coś jakby nowe ORMO, nie? No właśnie, zaczęli tak wyzywali ormowcy, nieprzychylnie o nas zaczynali pisać, ale po prostu nie przejmowaliśmy się tym, dalej to robimy. Jak nas nazywają, to nieważne. Obserwując owoce patrolu, spowodowało to, że ludzie, którzy się zorganizowali w tym patrolu, pragnęli założyć, czy zrobić bardziej, może coś więcej na rzecz społeczności lokalnej, miejscowej. Wówczas powstała idea utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Przyjazne Spychowo. Faktycznie, pierwszy powstał patrol, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, działało formalnie, objęliśmy to skrzydłem stowarzyszenia. Na początku jeździli ludzie młodzi, bo w Spychowie nie było zainteresowania jakieś tam knajpy, lokale, bilardy i tak dalej. Między innymi to było takie zainteresowanie tym patrolem, że coś się zaczęło dziać. Później zacząłem powiększać listę i zapraszać ludzi starszych, żeby można było w przyszłości bardziej to rozwinąć i żeby to nabrało powagi. No, prawda była taka, że przez ten mój pomysł nieszczęsny doprowadziłem do tego, że ten patrol upadł. Nie pozwolę sobie, żeby ktoś rozliczał mnie, ile razy przejechałem pod czyimś domem. Albo nie, bo to, mówię, był mój czas, moje pieniądze, moje paliwo, mój samochód.
a po prostu ktoś zaczął krzyczeć, że ja powiedzmy przejechałem tam tylko raz albo nie byłem w ogóle. No jeżeli jest zima, droga zawiana, no to nie da rady się po prostu przejechać. No i wystąpiłem z tego patrolu i przestałem jeździć. Próbowałem młodych ludzi nakłaniać, żeby dalej jeździć, chociaż co drugi, co trzeci dzień. Młodzi wszyscy powiedzieli, że nie będą jeździć dla kogoś. Jak będą jeździć, to będą pilnować swojego podwórka. Natomiast nie będą pilnować zarządu stowarzyszenia, który sam nie jeździ. A jak się przejecha, to się przejechał raz w tygodniu czy raz w miesiącu, żeby tylko statystyki podnieść. Były policjant z Koczka. Na zebraniu któregoś razu powiedział w ten sposób, że jak młodzi ludzie nie chcą jeździć, to my ich po prostu pieprzymy. Sami zrobimy grafik i sami będziemy jeździć. Ale ten człowiek tylko był 2 miesiące na wakacje, jest w Spychowie, później wyjeżdża całą zimę. Myśmy samochody tłukli po tych dziurach i męczyliśmy się, swoje paliwo i swój czas marnowaliśmy. A człowiek, który dużo nagadał się, zabrał się i wyjechał we wrześniu. Bywa zawsze, no, są wzloty i upadki, że potem się jest... najsłabsi wykruszyli. No, tak, tak, ci co. Naturalna selekcja. Bo to jednak kosztuje to, bo przecież w nocy robi się około 100 km. Czyli to około 50 zł trzeba wybulić na paliwo. Ja jak pracowałem na nocki, to nie jeździłem w patrolach, ale zawsze tam 50 zł, kurde. No niektórzy, sezonie, tak. Bo na tyle mi było stać, nie? Tam zawsze. Młodzież, która uczestniczyła w tych patrolach, wyjechała do Anglii po prostu za chlebem, tak jak w całym kraju. I jest coraz nas mniej, ale myślę, że no nie damy się. Jeżeli coś tam będzie się działo, to skrzykniemy się, jesteśmy po prostu czujni. Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo. Sama nazwa mówi Przyjazne Spychowo. Przyjazne i bezpieczne, tak? Ma to sens. Ma to sens i tak powinno się to odbywać. Pod sztandarem stowarzyszenia wybudowano w naszej miejscowości amfiteatr, jedyny w powiecie. W tym amfiteatrze w okresie wakacyjnym, poświęcając swój własny czas, organizują imprezy, takie jak majówka, powrót Juranda do Spychowa. W tym roku odbył się konkurs czy turniej chórów. Mamy też imprezę zakończenie lata, gdzie społeczność miejscowa, która przybywa tutaj, no może się pobawić, wypocząć, posłuchać muzyki, nie powiem, wypić piwko, zjeść kiełbaskę. Tylko uważam, że powinno być to lepiej zorganizowane może. Ja uważam, że należałoby określić konkretnie, jeżeli taki amfiteatr powstał, gdzie tam duże pieniądze zostały wydane na to, na jakieś cykliczne imprezy. Jeszcze pamiętam, w ubiegłym roku było bardzo fajnie, bo faktycznie były jakieś konkursy, rycerzy, bardzo dużo było i tak dalej. W tym roku tego nie było. Imprezę, którą organizują, przychodzą, proszą o to, żeby poinformować, bo chyba wiedzą, że najprostszym sposobem dotarcia do większości parafian jest ksiądz, który jako gość z ambony, to wiadomo, że to dotrze. Niekoniecznie bezpośrednio do zainteresowanych, bo gro parafian to ludzie starsi, ale jak to babcia przyjdzie do domu i powie, że ksiądz ogłosił, to młodzi już wiedzą, że impreza jest i na tą imprezę się wybiorą. Ale ogłaszam, bo wiem, że to służy dobru wspólnemu. To ja tu zbroi. Pojawiam się jako jurant co roku. Zbroja jest widoczna zawsze, 8 lipca, tutaj na Amfiteatrze Spychowskim. Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo organizuje tutaj Dni Juranda, czyli naszego wielkiego rycerza, który niestety jest postacią fikcyjną, ponieważ jest sienkiewiczowskim wytworem. Aczkolwiek jest miłą odmianą do szarej rzeczywistości tutaj wiejskiej,
No i wprowadza właśnie fajny kanon do tej miejscowości, nadając jej właśnie specyficzny i magiczny charakter. Ale wiesz, ludzie widzą, że fajne imprezy i pytają się, nie? Gdzie to przyjść, jak się zapisać, jak mogą pomóc. Nawet już nie pytając się, czy to będą w stowarzyszeniu, czy nie będą, tylko w jaki sposób mogą tam jednorazowo nawet pomóc, nie? Czy zrobić kanapkę, czy coś przywieźć. Ta młodzież też widzi no dobre strony tego. Bo nie będzie się spotykać, nie? Nie, no spotykać, że tam nabrudza trochę, to trudno. Ale tak naprawdę to nie mają gdzie się spotykać. Wśród tej młodzieży to jest twój syn, mój syn trochę młodszy, wiesz, i nawet jak kumpel by próbował coś zrobić, to wiesz, on się czuje, że ojciec to robił, ojciec tak. Tym działał, nie, no to jak, kurde, sam nic złego nie zrobi, a jeszcze powstrzyma kumpli, nie, czyli on tak się czuje się współodpowiedzialny, że w tym patronu za to wszystko. Dwa pokolenia. No to co było na ostatniej imprezie, pamiętasz? Tak. To też zaczęli już tam się gromadzić, jakieś bójki. Jakby to podszedł policjant, to tylko jeszcze by większą agresję tak. Wzbudził, oni by się zaczęli stawiać. A jak wiesz, któryś z nas podejdzie, chłopaki, co jest grane? To nie da mnie już tego, już tam spokojnie, tam wszystko będzie okej, nie? Czują się tacy współodpowiedzialni. Albo nawet specjalni raz, nie? Jak się do tych młodych mówi, do tego, jak on, tego chłopaczka, Kamila. Taki jeden z takich zrozrabiaków. Kamil, słuchaj, trzymaj tu porządek, bo nas tu teraz nie będzie. Drzwi są otwarte, żeby tu nikt nie tego. To on w tym momencie dumny taki chodzi, bo to taki zakapior młodszy, nie? Że czuje się ważny. I my jesteśmy pewni, że tam nikt na pewno do remizy, czy tam... No ale czuje się po prostu doceniony. Doceniony, nie? To jak temu Kamilowi, kiedyś żeśmy dali to kamizelkę z napisem Straż, to on też tak z tako piersią dumny chodził. Porządek pilnowali, ale... Taki koniacz na dyskotece, nie? Jak bramka. Oczywiście rozwój amfiteatru to jest bardzo dobrą inicjatywą i jesteśmy tam w dalszym ciągu za. Dni mijają, nie wracają, a ja nie przytomny wciąż. Jak w labiryncie. Idą w kierunku kultury, no dobrze. Przy tym robią sobie dobre też plecy. W gminie, w powiecie albo w nadleśnictwie. Ale zaprzepaścili sam pomysł i przypilnowania patrolu, a to było takim, że powiem, fundamentem całego stowarzyszenia. Patrol powinien być, bo przez to ludzie do nas szli. Róbmy coś za darmo. Róbmy coś dla sąsiada i innych ludzi. Stwórzmy coś, nie dla pieniędzy i układów. Inicjatywa była bardzo dobra i jest, uważam, w dalszym ciągu. I trzeba byłoby to nagłośnić i pokazać w całej Polsce. Niech w innych regionach Polski też to się kręci. Niech młodzi ludzie zastanowią się, jak będzie ich przyszłość. To nie jest rozwiązanie zabrać paszport, wyjechać do Anglii. To jest żadna przyszłość. To jest guzik z pętelką. Trzeba rozwijać w Polsce coś i pokazać coś polskiego, wynieść coś z domu, oprócz pieniędzy rodziców. Kupę fajnych chłopaków, co na początku działali, to już nie jest z nami.
zrobili kawał dobrej roboty, zaczynając tą naszą działalność. Zobaczymy. Myślę, że wszystko się dobrze ułoży.